Co ty oglądasz? Sport oglądam! No ale po co tak się drzesz? To są emocje! Nie oglądałeś nigdy sportu? No... Nie, teraz! Nie podawaj! Nie dawaj tego! Zostaw! Poczekaj! Ale o co chodzi? Co ty oglądasz? Sport, mówiłem! Ale jaki? Poker! I ty się tak drzesz na tego pokera? Przecież tam się nic nie dzieje. Jak się nic nie dzieje? No patrz, jaka tam akcja była. Trzyma karty, trzyma w napięciu, nikt nie wie, co się stanie, a on nagle fa! Akcja poszła. No. Patrz teraz. Widzisz? Trzyma. Ma te okulary. No właśnie, no ale po co mu te okulary? Żeby oczu mu nikt nie widział. Bo wtedy może wszystko ukryć. Może oszukiwać, kłamać, udawać, że nie ma kart, a ma, albo udawać, że ma karty, a nie ma. Patrz. Widzisz? No widzę, siedzą. No siedzą, a co mają wstać? Biegać z tymi kartami? No patrz uważnie. Zobacz, ma kartę? No nie wiem, no ma parę kart. Ale patrz, czy ma dobrą. A ja się tam nie znam. Czekaj. I widzisz? Widzisz? Położył złom i przegrał. No. Gamon jeden, ciul. No dobra, no ale to... Co to za sport w ogóle? Siedzą i nic nie robią. No sport taki, że siedzą, nic nie robią, ale jednak sport. Ty byś się czymś zajął, bo tylko w domu siedzisz, patrz jak ty wyglądasz teraz. Brzuch ci rośnie przez te wakacje. No dobra, no. Coś wykombinuję. Zaraz wejdę do internetu i poszukam czegoś fajnego. No dobra, to ty szukaj tego sportu, a ja idę sobie pobiegać gdzieś tam po lesie. Dobra, leć. No to wchodzimy. To będzie dobre! Biorę! Jak to? Telewizor! Kup teraz! Zapłać kartą Telewizor! Zapłać kartą! No i pasuje. I czekam na przesyłkę. Bo mam grę! Mam dobrą grę! Mówiłeś, że mam się sportem zająć! Kupiłem! Chodź, idziemy! Idziemy na podwórko! No i co to się z tym robi? Zaczytałem, że tutaj trzeba... A zresztą instrukcje dali, książki, a to przecież prosta gra! 6 takich kulek i taka jedna malutka kulka. Co ja będę instrukcję, książkę do tego czytał? Bierzesz i rzucasz, patrz! No i co ty zrobiłeś? Gdzie ty rzucasz? No co ty rzucasz? Przecież to się nie rzuca przecież tak mocno! No bo ja wiem! Przecież mówiłem ci, że nie czytałem, bo bez sensu! No to trzeba było czytać! To przecież są bóle! Rzucasz tym małym drewnianym tym... Jak to się nazywa? Świnka! No to rzucasz tym świnkiem małym drewnianym i później rzucasz, no kulasz prawie tymi kulami, bólami. No to mogli to napisać od razu w pierwszym punkcie, a nie gdzieś tam w połowie. Wiesz co, teraz ty sprzedaj te bóle i będziesz okno wymieniał. Dobra, widzisz, sam mówiłeś, że sport, a teraz się narzekasz. Kupię coś innego. To będzie dobre, tak. To mi się podoba! Zamów! No i dobra. Ej! Kupiłem! Kupiłem darta! Będziemy sobie rzucać! Weź tam wiertarę i zawiesimy gdzieś na drzwiach, czy gdzieś tam. Dobra! Już! Już powieszone, chodź! Kto pierwszy? No to ty rzucaj. A gdzie ty rzucasz? Co ty robisz? No rzucam, no przecież jeszcze nie umiem. No patrz, gdzie trafiłeś. No gdzie? No w nogę mi się wbiło. Ty patrz, ale patrz jak mocno, jak weszło głęboko. Do kości prawie. No i co z tego, że do kości?
Zaraz sprzedajesz tego Darta i będziesz mi ten, na leczenie dawał. Dobra, i widzisz, znowu narzekasz, to mam to taki interes. Zamawiaj taksówkę, lepiej do szpitala jedziemy. Adam, nie znasz się. Patrz! Widziałeś, jak kulnął? Co oglądasz? Oglądam zawody, jakby w bóle grają. No, no to no i bardzo dobrze, no. Lepiej oglądaj, niż miałbyś znowu wybić okno jakieś. No, też mi się to podoba, patrz! No, ten to chyba z 90 lat ma. Co ja wiem, wygląda na jakieś 120. No, tak? Tam. No, a powinien na mniej. Sportowcy przecież młodo wyglądają. No i za mocno kulnąłeś, ty ciulu!